Sprawa dotyczy, poruszana za chwilę, dotyczy dzieci naszych kochanych, dzieciaków. Ja powiem tak. Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty pod nazwą Nauczyciele dla Wolności. O co tu chodzi? Czym to się je? Myślę, że dzieci są nam bardzo drogie. Mówię to jako ojciec i dziadek. I powiem wam szczerze, że z wielką radością przywitajmy kolegę, mogę powiedzieć, który będzie mówił o tej inicjatywie i o tym, jak sobie radzić z tymi manipulacjami na naszych bezbronnych w tej chwili dzieciakach, którymi się po prostu majta jak łopem w Kielcach za czasów Jurka Kuleja w sądzie. Panie i panowie, przywitajmy Jarosław Dąbrowski. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Proszę państwa, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty, Nauczyciele dla Wolności. Nasze stowarzyszenie powstało jako protest wobec tego, co się dzieje w szkołach, segregacji sanitarnej, zamykania szkół, lockdownów, które skutkują dla dzieci bardzo poważnymi konsekwencjami. Jak wiemy, te zamykania szkół w zasadzie nie mają podstaw prawnych i teraz też nie mają takiego uzasadnienia. Wcale wmawianie, że dzieci roznoszą choroby, jest po prostu nawet podłością, bym powiedział. Dzieci praktycznie nie chorują na COVID, a zresztą tutaj może się lekarze też wypowiadać. Bardzo rzadko przechodzą łagodnie. A już udowodniono, że jeśli osoba przeszła tak zwana bezobjawowo, czyli miała kontakt, ma już przeciwciała, to czy dziecko, czy dorosły nie roznosi tej choroby. Proszę państwa, nasze stowarzyszenie chce po prostu z tym walczyć. Jesteśmy chyba jedynym stowarzyszeniem wolnościowym, jeśli chodzi o nauczycieli, które przeciwstawia się tej segregacji sanitarnej. Proszę państwa, jesteśmy chyba jedyną grupą zawodową, która jest wysyłana na podstawie jednego testu pozytywnego. Całe klasy są wysyłane na kwarantannę. A nawet był przypadek w Radomiu, że cała szkoła została wysłana na zdalne nauczanie po jednym pozytywnym teście pani wicedyrektor. Więc proszę państwa, dochodzi do jakichś takich nadużyć. Nie waży się skutków po prostu tego, co się dzieje poprzez zamykanie szkół, bo jak wiemy, według oficjalnych danych tylko troje dzieci uznaje się, że zmarły z powodu COVID, przy czym dwoje miały choroby współistniejące. Natomiast skutki zamykania szkół, mamy wzrost o 30% samobójstw. To już tutaj mamy więcej ofiar związanych po prostu z depresjami, z myślami samobójczymi wśród dzieci. Dochodzą do tego takie rzeczy, jak mówimy tu o zdrowiu. Przecież zamykanie szkół, dziecko nie chodzi do szkoły, nie chodzi na zajęcia WF-u. Jak można uczyć zdalnie WF-u? Przecież to jest oczywiste, że to nie ma prawdziwych ćwiczeń fizycznych. Łączy się to ze wzrostem otyłości wśród dzieci, a jak wiemy, to sprzyja tym chorobom, cukrzycy i innym chorobom cywilizacyjnym. Mamy też krótkowzroczność u dzieci, epidemię krótkowzroczności. Jeśli dziecko przez 8 czy 10 godzin patrzy w ekran, kilkanaście centymetrów przed sobą, to w oczywisty sposób się to kończy, odbija na wzroku i na stanie zdrowia dzieci. Dlatego chcemy się temu przeciwstawić. Chciałem też powiedzieć o tej zmuszaniu do promocji szczepień. Proszę państwa, nauczyciel nie jest od tego, żeby reklamować szczepionki, tak zwane te preparaty. Natomiast my jesteśmy zmuszani, żeby na lekcjach wychowawczych zachęcać do tego. W ogóle to powinien, jeśli już, to rodzic podejmuje decyzję, a nie dziecko. Rodzic podejmuje decyzję, więc nie powinno być rozmowy z dzieckiem, tylko lekarz czy rodzic się powinien skonsultować z lekarzem w tej kwestii. Proszę państwa,
Działamy, staramy się działać na wielu poziomach. Wczoraj byłem zaproszony na zespół do spraw walki z nadużyciami związanymi z COVID, prowadzonymi przez Grzegorza Brauna, posła. No i przedstawiliśmy to wszystko. To spotkało się z uznaniem, zainteresowaniem i w ogóle chciałem podziękować posłowi tutaj, bo rozumiem, że to jest transmitowane, że naprawdę jest to szczególna osoba, która z zainteresowaniem wysłuchała. To trwało ponad 3 godziny. Byli także żołnierze, którzy mówili o tym przymuszaniu do szczepień i po prostu mieliśmy taki czas, gdzie no, ktoś nas wysłuchał i wyraził zainteresowanie i chęć pomocy. I proszę Państwa, chciałem o tym powiedzieć, że wiemy już, że osoby niezaszczepione, jak i zaszczepione roznoszą podobnie, chorują i roznoszą COVID-a. Mamy, jeśli ja powiem o swojej szkole, to mamy 5 osób chorych na COVID, z tego 4 osoby to są zaszczepione, proszę Państwa. Natomiast na kwarantannę wysyłane są tylko osoby niezaszczepione. I tego tak nie powinno być. Po prostu różnicuje się. I niektórzy nasi nauczyciele wysyłani są z rzędu, bo gdzieś tam jakiś uczeń miał pozytywny test i potrafią być przez miesiąc na kwarantannie, nie mogą wychodzić z domu. Więc tutaj sprzeciwiamy się temu, próbujemy z tym walczyć, działamy z innymi stowarzyszeniami. I druga sprawa, no właśnie, wysyłanie ludzi zdrowych na kwarantannę jest po prostu no absurdalne. Natomiast jedna rzecz, która nas szczególnie boli i jakby no stworzyła wręcz, ja dostałem takie telefony, ponieważ jako wiceprezes jest na stronie internetowej, tam jest mój numer telefonu i po prostu otrzymaliśmy taki telefon, że część nauczycieli wpadła w histerię związaną, kiedy minister zdrowia ogłosił, że będziemy przymuszani do szczepień. Będziemy zmuszani. Znaczy, pan minister, wiceminister Kraska łaskawie powiedział, że nie będziemy łapani na ulicy i przywiązywani i szczepieni, tylko będzie obowiązek szczepień, czyli po prostu będziemy wyrzucani z pracy, jeśli się nie zaszczepimy. Chodzi tu o żołnierzy, nauczycieli i medyków. Łaskawy pan po prostu stwierdził, że no, tylko będziemy wyrzucani z pracy, a nie na siłę szczepieni. I zwróciliśmy się o spotkanie z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Tam takie spotkanie mieliśmy z panią minister Bogną Jamkę, która jest do spraw właśnie społecznych. No i wyraziła pewne zainteresowanie tym problemem. Powiedziała, że przedstawi to prezydentowi i może jest szansa, że po prostu uda się porozmawiać osobiście i żeby prezydent, który no, oficjalnie deklarował, że jest przeciwny zmuszaniu do szczepień, że my temu się przeciwstawi. No to jest jedyna osoba, która może jakby osobiście to zablokować. I proszę Państwa, no to tutaj przedstawiłem te rzeczy, które nas najbardziej bolą. Natomiast no, chciałem, korzystając tutaj z tej możliwości, zaprezentować stronę, jeśli można, w adresie www.nauczyciele-dla-wolności, bo na wyszukiwarce to chyba się nie pojawi, tylko tutaj w HTTP tam, jaki jest adres. Aha, możemy też się, znaczy na naszą inicjatywę 12 listopada, taki list otwarty napisaliśmy do ministra, przedstawiliśmy to publicznie, gdzie po prostu przedstawiliśmy wszelkie nadużycia, które są w szkołach związane ze zmuszaniem do noszenia maseczek, gdzie dzieci są niewpuszczane do szkoły w niektórych szkołach, jeśli nie założą maski. No też właśnie te akty segregacji i zmuszania, wywierania presji, jeśli chodzi o zmuszanie do szczepień. Więc staramy się aktywnie działać. Proszę Państwa, też napisaliśmy list do posłów,
sprzeciwiający się właśnie tej segregacji. Taki list przekazaliśmy do skrzynek i wierzymy, że coś to da. O właśnie, to jest nasza strona. Ona jeszcze będzie unowocześniona w przebudowie, ale tutaj właśnie mamy o naszych działaniach w mediach, nasze po prostu jak się przedstawiamy. I też myślę, że bardzo ważny element, kwarantanna. Jeśli można tą zakładkę nacisnąć. Proszę Państwa, mamy tutaj jak się bronić. Nie dotyczy to tylko nauczycieli, więc jeśli chodzi o... Oczywiście zachęcamy nauczycieli do zaglądania w tą zakładkę. Tam mamy pisma, które pomagają bronić się przed nielegalną kwarantanną. Ale także może skorzystać z tego rodzic. Może skorzystać z tego rodzic, ponieważ jest tutaj oświadczenie dla rodzica, ale także student, uczeń, dorosły. Tak, mamy też takie do pobrania. Tam one są w dokumentach, czyli w formacie, który można modyfikować, czyli wpisać tam odpowiednie imię i nazwisko. Dlaczego, na czym polega cała rzecz, jeśli chodzi o kwarantannę? Powiem jeszcze tutaj dwa słowa na ten temat, bo to jest bardzo ważne. Mianowicie uzdaje się, jest taki przepis, co to znaczy bliski kontakt. Bliski kontakt według tych zaleceń sanepidu to jest wtedy, kiedy było się w jednej sali z osobą, która ma pozytywny test na COVID, dłużej niż 15 minut. Natomiast nikt nie bierze tego pod uwagę i dyrektorzy wysyłają na tej podstawie całe klasy, ale są zalecenia, które były wysłane do szkół, zalecenia ministra, żeby wietrzyć salę, dezynfekować. I wtedy nie powinna być brany ten punkt pod uwagę, bo jeśli sala jest zwietrzona, to po to miała być wietrzona, żeby nie było ograniczona ta emisja wirusa i powinien być stosowany pierwszy punkt. A pierwszy punkt mówi, że bliski kontakt to jest tylko tej osoby, która była bliżej niż 2 metry. Więc tak naprawdę dyrektorzy mogą wysyłać tylko jednego ucznia, który siedział w ławce z tym, który miał pozytywny test na COVID, bo on był bliżej niż 2 metry. Natomiast inni uczniowie nie muszą iść na kwarantannę, na zdalne nauczanie i tym bardziej nauczyciel, który siedzi 3-4 metry od takiego ucznia. Dlatego apeluję, bo tutaj mamy rodziców, mamy na pewno być może dziadków, którzy mają swoje wnuki w szkołach. Apelujcie do rad rodziców, żeby dyrektorzy, bo proszę Państwa, żeby dyrektorzy nie wysyłali całych klas na zdalne nauczanie. Bo można tego nie robić, dyrektor nie musi. On decyduje, czy wysyła na zdalne, czy nie. On ocenia zagrożenie. I tego zagrożenia, jeśli to jest jeden przypadek, to nie jest duże zagrożenie i nie ma obowiązku wysyłać na kwarantannę. Oczywiście, gdyby było jakieś ognisko chorobowe, gdzie 5-6 uczniów z klasy by chorowało, oczywiście, wtedy tak. Natomiast jeśli jest jeden pozytywny test ucznia, nie ma takiej potrzeby. I Rada Rodziców, która ma naprawdę dużą władzę w szkole rodzice mają, może się temu przeciwstawić. I zachęcamy, żeby przejmować, proszę Państwa, jesteśmy środowiskiem wolnościowym, tu są osoby właśnie mamy to alternatywne, wolnościowe myślenie. Przejmijmy ten kraj. Przejmijmy te struktury, które państwo nam dało taką możliwość. Działajmy w radach rodziców, zgłaszajmy się do tych rad rodziców i my możemy kształtować, proszę państwa, naszą rzeczywistość. My możemy kształtować. Nie, jeśli my tego nie zrobimy, to przejmą to inni, którzy nie będą mieli tych wartości wolnościowych. Proszę Państwa, Rada Rodziców może zgłosić, że nie zgadza się na zmuszanie do noszenia maseczek, że może zgłosić, żeby w regulaminie oceniania w statucie było, że maseczki są dobrowolne. Może to zrobić Rada Rodziców. Wy Państwo możecie, którzy jesteście rodzicami. To nie jest też tak, że Rada Rodziców i wy nie macie na nią wpływu. Tak naprawdę władza rodzicielska jest najwyższą władzą w szkole, natomiast Rada Rodziców jest tylko przedstawicielem rodziców, więc wy możecie pójść do Rady Rodziców i zaproponować, żeby przyjęli taki regulamin.
i zapowiedzieli to dyrektorowi. Rada rodziców też może się nie zgodzić na zdalne nauczanie, bo uważa, że nie ma zagrożenia takiego w szkole. Więc rodzice, możecie naprawdę dużo. Macie władzę w szkole i zachęcam do korzystania z niej. Tutaj jeszcze mamy odwołania do prawników. Mamy adwokata Michała Kowalika, więc jeśli te wszystkie działania takie polubowne, bo tutaj jest polubowne z dyrektorem, można tak powiedzieć, nie działają, no to oczywiście jest jakaś ostatnia instancja, żeby tutaj prawnie to zadziałać. Poproszę jeszcze zakładkę maski, maseczki. Mamy też inne właśnie zakładki, które pomagają walczyć z tymi nadużyciami. I w zasadzie to tyle chciałem powiedzieć i ten apel o to, żeby Państwo działali i przejmowali Rady Rodziców. To jest chyba najlepsze w obronie własnych dzieci. Dziękuję bardzo.